Witam Was serdecznie po prezentacji w ostatnim odcinku wzmacniacza, który może służyć do nagłośnienia. Dzisiaj wracam do klasycznego syntezatora, więc zapraszam na odcinek. Chcę Wam pokazać i powiedzieć coś o instrumencie, którym jest Roland D50. Historię Rolanda częściowo w skrócie już przedstawiałem, prezentując syntezator JX8P, a głównym sprawcą powstania tej serii był właśnie model D50. Pierwszy w pełni cyfrowy syntezator Rolanda wypuszczony na rynek w 1987 roku. Instrument w tym czasie nie należał do tanich, więc firma wypuściła potem kilka zubożonych wersji, takich jak D5, D10 czy D20, a ten ostatni posiadał nawet na swoim pokładzie 8-ścieżkowy sekwencer i 50 gotowych patternów perkusyjnych. Nie był to jednak jeszcze instrument typu, jak to u nas określa się, tę grupę klawiszy keyboard czy keyboard. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Ja na to mówię samograj, bo tego typu instrumenty Roland oznaczył literą E, na przykład E30. Pewnie kiedyś omówię taki instrument. Z serii D jeszcze mamy D70. Była to odpowiedź na Korga M1. Niestety, mimo wielu nowinek w nim wprowadzonych, nie udało mu się go dogonić i nie stał się flagowym instrumentem firmy. Muszę jeszcze nadmienić, że system MIDI został uporządkowany przez Rolanda jako General MIDI. Dzisiaj jednak tylko o modelu D50. Spróbuję go Wam przedstawić, opisać i pokazać parę ciekawych rzeczy. A instrument naprawdę jest zacny i w tym momencie, kiedy był wypuszczony na rynek, każdy muzyk grający na instrumentach klawiszowych pragnął go mieć, ponieważ świetnie brzmiał i do tej pory nic się nie zmieniło. D50 to pierwszy syntezator, który łączył odtwarzanie sampli z syntezą subtraktywną. Posiada 64 klawisze, które reagują na nacisk, joystick do manipulacji podczas edycji i dźwignię pitch bender. W D50 można używać tradycyjnych analogowych przebiegów razem z próbkami PCM. Zewnętrzny programator Roland PG1000 również można podłączyć do D50 w celu bardziej złożonej manipulacji jego dźwiękami. Ten przełom doprowadził do stworzenia zupełnie nowych dźwięków, których nigdy wcześniej nie wykonywano ani na czysto analogowych syntezatorach, ani na cyfrowych samplerach. D50 jest prawdopodobnie pierwszym komercyjnym syntezatorem, który zawierał efekty cyfrowe, takie jak chorus i pogłos, dając realistyczny, czysty dźwięk występujący na niezliczonych płytach z tego okresu. Każdy z tych efektów miał ponad 10 wariacji z edytowalnymi parametrami, które zwykle można było znaleźć w procesorach efektów typu RAC, a nie w syntezatorach klawiszowych. D50 jest w pełni kompatybilny z MIDI, chociaż transmituje tylko na jednym kanale. Klawiatura jest dynamiczna, a klawisze są lekko obciążone metalem, co zapewnia duży komfort podczas gry. Zawiera 64 presety na pokładzie, a kolejne 64 na karcie rozszerzenia RAM, która jest dołączona do instrumentu. Bateria litowa CR2032 podtrzymuje pamięć. D50 został wprowadzony w 1987 roku, gdy popularność Yamahy DX7 zaczęła spadać, w wyniku czego D50 stał się najpopularniejszym syntezatorem na rynku, aż do wprowadzenia Korga M1 w następnym roku. Roland D50 otrzymał nagrodę TEC Award za wybitne osiągnięcia techniczne w dziedzinie technologii muzycznej w 1988 roku. Syntezator D50, jak większość tego typu instrumentów, ma na swoim pokładzie parę manipulatorów, które między innymi służą do wybierania poszczególnych brzmień i do edycji
tychże brzmień, ewentualnie ustawianie jej w różnych układach. Pierwsza czynność to powiem o globalnych ustawieniach, więc tak jak w większości syntezatorów mamy na przykład taką sekcję, żeby instrument mógł współpracować z instrumentami, które na przykład są lekko w innym stroju, więc podstawowe ustawienie 440 Hz, ale w momencie, gdybyśmy strój tego instrumentu chcieli zrobić lekko niżej lub wyżej, ten joystick służy nam do wielu rzeczy. To jest joystick taki edycyjny i w momencie, gdy ja włączę sobie tutaj funkcję właśnie Master Tune, czyli dostrojenie instrumentu. Tu w tej sekcji jeszcze znajduje się zabezpieczanie pamięci. Gdy coś źle zrobimy w edycji i chcieli to zapisać, to on to uniemożliwia. Ale najpierw dostrojenie instrumentu. Aktywujemy Master Tune. W tym momencie tutaj na displeju mam migające 440 Hz, więc możemy go obniżyć lub do góry jechać ze strojnością. To jest podstawowa rzecz, żeby dostroić instrument do jakichś innych instrumentów, które są lekko w innym stroju. W większości syntezatorów to jest. Z każdej operacji, którą tutaj robimy, jeżeli chcemy wyjść, przyciskamy guzik exit, czyli żeby po prostu wyjść z tego i już możemy zmieniać brzmienia. Drugim przyciskiem jest przycisk MIDI. W momencie, gdy go uruchomimy, tutaj nam się pokazuje kilka funkcji, które możemy w MIDI wykonać. Głównym podstawowym to jest zmiana kanałów. Możemy po prostu od 1 do 16 kanału ustawiać, jeżeli byśmy chcieli sygnał transmitować. Mamy tu jedną z dość istotnych funkcji, zwłaszcza dla mniej wtajemniczonych ludzi, która w systemie MIDI jest potrzebna przy transmisji sygnałów na kanałach, zwłaszcza gdy instrumenty są połączone ze sobą lub instrument jest połączony z jakimś sekwencerem lub komputerem. To jest taka lokalna funkcja, ona może być włączona albo wyłączona. I bardzo jest istotną sprawą, gdy instrument nie pracuje z tymi innymi urządzeniami, czyli nie pracuje ani z komputerem, ani nie pracuje z innym instrumentem, może się zdarzyć, że ktoś przełączył tą funkcję, tak zostało, włączamy instrument i okazuje się, że instrument jest martwy. W ogóle nie gra i go nie słychać w żaden sposób. Nie możemy przełączać brzmień w nim, nic nie działa. Po prostu możemy instrument uruchomić, ewentualnie go wyłączyć. Wtedy właśnie w opcję MIDI musimy wejść. Tym joystickiem ona musi być tutaj na displayku jako nie off, tylko on. Wtedy instrument zaczyna nam brzmieć. Przy opcji off lokalnie instrument jest wyłączony. Spośród 64 brzmień, które mamy tu na pokładzie tego instrumentu, możemy sobie kreować różne ustawienia, ponieważ ten instrument może pracować w dualu, czyli dwa brzmienia możemy złączyć ze sobą, może pracować w splicie, czyli możemy podzielić klawiaturę na górną część, tak jakby dolną, określone tu jest jako to upper i lower. I możemy pracować jednym brzmieniem, czyli tak jakby singlowo pojedyncze brzmienie. Do wybierania brzmień służą nam tutaj takie przełączniki. Jedna sekcja, 8 przycisków, jest określona jako bank, czyli ja bym to określił jako dziesiątka, bo to jest 10, 20, 30, 40 i tak dalej. A druga sekcja, też 8 przycisków, tutaj jest określone jako numer, czyli powiedzmy, jeżeli w banku wybieramy 2, czyli 20, to tu mamy 21, 22, 23, 24 i tak dalej. W ten sposób możemy zmieniać sobie brzmienia. Te brzmienia, które tutaj są na pokładzie, są zmodyfikowane w różny sposób, więc mamy tutaj i brzmienia podwójne, czyli złożone z dwóch brzmień, i mamy podzieloną klawiaturę na dwie części, a są też brzmienia, które są tylko pojedyncze, składające się z jednego podstawowego brzmienia. Pokażę, jak prosto można sobie
własne układy porobić, czyli ktoś potrzebuje mieć w jednej części klawiatury inne brzmienie, na przykład jakieś brzmienie basowe, czy brzmienie backgroundowe, podkładowe, a w prawej ręce jakieś brzmienie solowe, więc wtedy takie brzmienie robimy jako split, czyli dzielimy klawiaturę. Tutaj tymi przyciskami, które mamy pod samym displayem, one są tu odpowiednio właśnie też opisane, na przykład split point, czyli dzielenie, czy lower tone edit i upper tone edit, czyli przy naciśnięciu jednego przełącznika, na przykład upper, będziemy zmieniać brzmienia tak jakby prawej części, jeżeli mamy klawiaturę podzieloną, i gdy drugi raz naciśniemy ten sam guzik, numerek danego brzmienia zaczyna nam migać i tym joystickiem potrafimy wybierać odpowiednie brzmienie, które chcemy ułożyć. Wezmę sobie jakieś podstawowe brzmienie, chociaż pierwsze, czyli numer 11, wybrane z banku 1 i z tej części numerowej 1, czyli brzmienie 11 określone tutaj jako fantazja, i ono składa się z podwójnych takich samych brzmień, czyli i w części upper, i w części lower mamy też fantazję PCM. Brzmi to mniej więcej tak. I teraz przypuśćmy, że chcę zmienić tą część dolną. Po włączeniu tego przycisku lower tone edit, tutaj na displayu nam się zmienia sytuacja i wybieramy tym samym przełącznikiem, jeszcze raz naciskając go, edycję. I wtedy pokazuje nam się numer brzmienia tego, które tu mamy. Uaktywniamy go, ono zaczyna mrugać i teraz ja będę joystickiem zmieniał. No, dołożyłem na przykład jakieś tam przypadkowe brzmienie, które tu jest opisane jako horn, i już mamy tą fantazję z tym hornem. Mogę balansować te brzmienia, czyli jeżeli któreś brzmienie mam za mocno grające, za głośne, a któreś za ciche, to balansem mogę robić. Gdy joystickiem przełączę maksymalnie w lewą stronę, zostaje mi tylko jedno brzmienie. Gdy w drugą stronę, zostaje mi to poprzednie brzmienie. I teraz mogę sobie, jak chcę, ustawić głośność tych dwóch brzmień względem siebie. Przypuśćmy, że tak. Ale na przykład możemy podzielić teraz klawiaturę. Po podzieleniu klawiatury ono nam się znajdzie w lewej ręce, a to brzmienie fantazja będzie w prawej ręce. Ale musimy zmienić opcję dual na opcję split. I już mamy osobno. A tu mamy fantazję. Teraz możemy zadecydować, do którego momentu. Tutaj mamy w tej chwili podzielone także dwie oktawy. Mamy tego brzmienia horn, a pozostałe trzy oktawy od dźwięku C mamy tą fantazję. Jeżeli będziemy chcieć zmniejszyć zakres pracy lewej ręki, naciskamy split point, czyli tak jakby punkt podziału, i tu mamy oznaczone jako C4, a przypuśćmy, ja sobie zejdę do C3 i mamy dotąd, a tu już mamy fantazję. Czy jeżeli damy w pozycję singlową, to wtedy będziemy mieć na całej klawiaturze to brzmienie. Tak możemy robić z każdym brzmieniem i oczywiście te brzmienia, żebyśmy mogli je używać, musimy w jakiś sposób zapisać.
Więc tutaj jest znowu sekcja taka edycyjna i sekcja przełączników do edytowania brzmień i do zapisywania. Przycisk opisany jako write, czyli żeby zapisać to brzmienie, po naciśnięciu jego, tutaj na wyświetlaczu instrument zadaje nam pytanie, czy na pewno chcemy to brzmienie zapisać i mamy dwie opcje. Jeżeli zatwierdzimy przyciskiem Enter, który się też tu znajduje, to zapiszemy to brzmienie, ale gdy nie zdecydujemy się zapisać tego brzmienia, wystarczy nacisnąć przycisk Exit i wychodzimy z powrotem i brzmienie zostaje tak pierwotnie jak było. Ale ja to brzmienie chcę zapisać, więc naciskam Enter, napis Complete, czyli gotowe jest i brzmienie już mamy zapisane pod numerem 11, tam gdzie przedtem było to brzmienie Fantazja. I nawet gdy przejdziemy na jakieś inne brzmienie, to wracając z powrotem na tą 11, instrument pamięta nam to brzmienie, które zapisaliśmy, czyli składające się z wiolin i horn. W opcji podzielona klawiatura, gdzie horn gra, a tu gra. Gdy instrument kupowaliśmy nowy, zawsze w komplecie była karta, która tutaj ma wejście specjalne i z tej karty mogliśmy używać dodatkowych brzmień. Można też było użyć kartę pustą do zapisu, gdzie tworząc swoje układy brzmieniowe mogliśmy z powrotem na tą kartę wpisać, tak jak na dyskietkę albo na jakąś inną kartę pamięci. W tamtym czasie do każdego instrumentu firma dawała swoje typy kartridży. Instrument bardzo bogato brzmi. Na dobrej aparaturze w wersji stereo świetnie słychać ten instrument. Parę ciekawszych brzmień. Może na przykład brzmienie takie piszczałkowych organów. Uważam, że całkiem przyzwoicie brzmiące na tym instrumencie. Czy poszczególne brzmienia, na przykład jakaś sekcja smyczkowa. Ładne brasy. Te akurat nieładne. Ciekawe brzmienie ilustracyjne. Tu mamy ciekawe brzmienie stringów takich imitujące smyczki. I chóry. O, tu mamy jeszcze drugie chóry. Brzmienie określone jako Voice D50, czyli jakieś typowe dla tego syntezatora brzmienie. Wolny rotor, czyli imitacja jakichś znów organowych brzmień. Bas z marimbą, czyli takie brzmienie. Brzmienie imitujące lekko gitarę, nie wiem, nylonową, akustyczną, klasyczną.
Prawda, że D50 to fajny instrument, nawet w dzisiejszych czasach nadaje się do uprawiania różnych gatunków muzyki. Dzięki za obejrzenie odcinka, komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Widzimy się w następnym odcinku, cześć. Legato String, tu jest, tamto można wyrzucić.